Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Cześć. Zazwyczaj witamy się Halo Islandia, ale teraz się nie witamy Halo Islandia. No nie, teraz się witamy Halo Gorlice. Halo Gorlice, wróciliście z Islandii do Polski. Wróciliśmy z Islandii do Polski 23 grudnia zeszłego roku i jest nam dobrze z tego powodu. No to muszę was zapytać o to, co stoi na parapecie, bo to jest niesamowita hodowla, która od... Co to takiego? Są to pomidory, żeby nikt nie pomyślał, że coś innego. Oczywiście pomidory koktajlowe, które jak się okazało, potrafią wyrosnąć naprawdę z małego ziarenka. Nie wiedziałem o tym. Tak. W Polsce na dużą skalę. Dokładnie. Czy wy po powrocie do Polski też tak kwitniecie pięknie? Nie, jak widać, znaczy inaczej, fryzjer w Gorlicach nie przyjmuje, co też widać niestety po mnie przynajmniej. Berenika chodzi raz na pół roku, no nie musi się obcinać, ja niestety muszę, dlatego... Ale jest przyjemnie, jest piękna pogoda, jest słońce, są ziemniaki na targu w Jaśle, można jeździć na działkę. No, jak... To, czego nam brakowało bardzo mocno na Islandii, a w Polsce jest tego w nadmiarze. No i jeździmy co tydzień na targ do Jasła, co nas bardzo zaskoczyło. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy na temat reportażu, to chciałam was zapytać o sytuację na Islandii w tej chwili, bo chyba dobrze się stało, że wróciliście. Właściwie sprawa wygląda tak, że gdybyśmy zrobili tak, jak planowaliśmy wcześniej, czyli powrócili w marcu 2020, no to byśmy powrócili niestety prawdopodobnie w czerwcu albo w lipcu. Plan był na marzec i to na koniec marca. Dlatego cieszymy się bardzo, że udało nam się to zrobić w zeszłym roku jeszcze. Co prawda 24 kwietnia minęłoby 7 lat Bereniki na Islandii, no ale stwierdziliśmy, że nie jest to aż chyba tak ważna rocznica, żeby czekać. No i całe szczęście. No i całe szczęście. Znaczy tak, ja zabrałam moją pracę z Islandii do Polski, więc ja cały czas tkwię w Reykjaviku. Chociaż mieszkam w Beskidzie i niestety, ale sytuacja z wirusem również nas mocno dotknęła. Ja straciłam pracę we wtorek. Piotrek ma odwołane wszystko do przynajmniej początku czerwca. Zobaczymy, no, komisja właśnie, mówi o 15 czerwca. Nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że poza tym, że wy piszecie, bardzo dobrze piszecie, to też świetnie oprowadzacie turystów i wasz ostatni czas był bardziej związany z turystami niż, znaczy nie no, z pisaniem wiadomo, cały czas, ale wasza, jakby życie się oparło o turystykę na Islandii, więc korona raczej nie jest wam na rękę. No nie jest nam na rękę, ale nikt nie ma na to wpływu. Ja również wyznaję taką zasadę, że w związku z takimi sytuacjami mogą się zdarzyć również dobre rzeczy. Co prawda zwolnienie nie jest niczym przyjemnym, ale po pierwsze nie jestem w tym sama, tylko jest multum ludzi na Islandii, których to dotknęło, a po drugie jest to świetna okazja, żeby spróbować czegoś nowego. Więc... Always look at the bright side of life. Dokładnie to napisałam w mojej CV-ce. Dokładnie to napisałam w mojej CV-ce. No. Czyli co... Ale sytuacja z COVID... Czyli sytuacja z COVID na Islandii jest w tej chwili taka, że około 1800 osób było zarażonych, właściwie 99% w tej chwili jest wyleczonych. I około 1700, chyba 40 osób już jest wyleczonych, więc idziemy w dobrą stronę. Do normy. Dokładnie. To co, może przeniesiemy się na chwilę, żeby zmienić niemiły klimat, przeniesiemy się na chwilę na Islandię. I wtedy wrócimy do rozmowy o wyprawie na Hornstrandir. Dobrze, ja tutaj... W ogóle trzymałem się do Łukasza. Ta informacja o tym, że ma ochotę przejść pół dnia na Hornstrandir jest rewelacyjna. Dokładnie. Jak będziesz mieć jakieś pytania, to wiesz. O Hornstrandir wiemy dosyć sporo, więc Łukasz, odzywaj się do nas, bo wiemy, że oglądasz. I wiemy, że też ogląda kilka fajnych osób, kilka naszych przyjaciół, więc pozdrawiamy od razu. Ale tak, przejdźmy na chwilkę na fiordy zachodnie w takim razie.
nikt nie będzie z wami rozmawiać. Tak zaczyna się wasz najnowszy report, znaczy no, można powiedzieć najnowszy reportaż, Zostanie tylko wiatr. I czy to jest prawda, że nikt z wami nie chciał rozmawiać? Absolutnie nie. Jak się okazało, nastraszyła nas bardzo Elinborg, która pojawia się już na samym początku książki. To było w ogóle bardzo trudne emocjonalne spotkanie. Atmosfera była bardzo gęsta i czuliśmy się niechciani, czuliśmy się nie na miejscu, ale jakby to nie sprawiło, że porzuciliśmy plany. Okazało się, że Islandczycy są bardzo chętni do rozmowy, pod warunkiem, że wykaże im się trochę zainteresowania. Plus na Islandii bardzo mocno pomaga fakt, że jedna osoba dzwoni do drugiej osoby i mówi: wiesz co, mam tutaj dwójkę Polaków, oni chcieliby o tym pogadać. Masz dla nich czas? Tak, wiecie, to mniej więcej. Wiecie dlaczego Elinborg była taka nieprzychylna i nieprzyjazna wręcz? Elinborg chyba nie lubiła turystów przede wszystkim. Są też tacy Islandczycy, których rozumiemy bardzo dobrze, bo mają, wydaje mi się, taką funkcję ochronną niektórych terenów. Dlatego też się niektórzy zaczęli ogradzać dosyć mocno. To, o czym pisaliśmy jeszcze w pierwszej książce, zaczęły powstawać te tabliczki z zakazami wejścia i tak dalej. No i Elinborg jest jedną z takich osób, które chronią Nordurstrandir, chronią Holmstrandir po prostu też, przed najazdem turystów. Nie chcą bardzo mocno, żeby to stało się popularne, no bo faktycznie teren ten zostanie zadeptany. No i właściwie to była nieprzychylna, może nie do końca, tylko chciała nam pokazać historię rodziny, ale nie do końca chciała, żebyśmy ją chyba udostępniali. Ale wam się to udało, tak? Bo początek reportażu zapowiada się tak, że go nie będzie, bo nikt z wami nie będzie chciał rozmawiać, ale jednak solidna i ciężka książka, więc pewnie tych nagrań i rozmów były setki godzin. No właśnie, okazało się po tym wszystkim, że było 114 godzin rozmów, chyba z 37 osobami, jak dobrze policzyliśmy. Oczywiście nie wszystkie osoby weszły do książki faktycznie i też nie wszystkie godziny udało się spisać jakoś. I to jest prawda, jest taka, że nie zawsze każda historia jest ciekawa. No właśnie, są czasami takie historie, o których po prostu no nie warto pisać, nie ze względu na to, że są mniej ważne, tylko po prostu no są mniej ciekawe na pewno niż te, które chcieliśmy wam w książce pokazać. Tak czy inaczej, była też historia o Grenlandii w tej książce, której nie udało się pokazać, tylko został pokazany ten ostatni rozdział 1925, który dotyczy wizyty Grenlandczyków w Isafjordu. O Grenlandię na pewno jeszcze będę pytać, ale pozostańmy przy bohaterach reportażu, bo ich jest wielu i każdy ma świetne historie. Nie będę zdradzać, który jest moim ulubionym. Ale czy moglibyście wy na przykład opowiedzieć parę słów o bohaterach, którzy dla was są najważniejsi z jakiegoś powodu? Tak, chyba naszym najważniejszym bohaterem i takim najbardziej ulubionym jest Gisli Octavius Gislason, czyli Gisli au Upsilon, którego już wam pokażemy. I co ciekawe, do Gislego dotarliśmy na samym końcu. Dokładnie. I to tylko tak naprawdę dzięki mojemu szefowi, który puścił mi pewien reportaż na YouTubie. No i w tym reportażu właśnie Gisli próbował coś mówić, a właściwie mówił, tylko że ja próbowałem coś zrozumieć. I nawet ani szef, ani ja nie rozumieliśmy, co on mówi. Dopiero on po wsłuchaniu się powiedział mi, że mówi coś o pogodzie, że zawsze była gówniana. I faktycznie zakochaliśmy się w tej postaci po jakimś głębszym researchu i zaczęliśmy drążyć temat, no przede wszystkim pytając ludzi, którzy mogli nam powiedzieć najwięcej o Gislim. Pierwszym z nich był człowiek, który nazywa się Patrick Leinison. Jest to myśliwy, który jeździ po całym świecie i jak widać na załączonym obrazku... Ma okazałą kolekcję. Tak, ma okazałą kolekcję. Tak.
I to jest człowiek, który był kamerzystą, który właśnie sfilmował ten sławny dokument. W ogóle najpierw może powiedzmy trochę o tym Gislim, ponieważ Gisli to był najsłynniejszy islandzki pustelnik, który, jak się okazało, w 1981 roku został wydobyty na powierzchnię i trochę tak, nawet chcąc, nie chcąc, stał się po prostu największym pustelniczym celebrytą na wyspie, nie mając nawet pojęcia o tym, że istnieje telewizja, co jest też zabawne. Jest to historia pełna humoru, pełna jakiejś nostalgii dziwnej, pełna smutku, ale też i jakiejś takiej nadziei, więc jest to na pewno nasza ulubiona część, może nie całej książki, ale na pewno nasza ulubiona część, jeżeli chodzi o postaci. To jest zresztą wyjazd do jego domu był wyjątkowy, ponieważ prowadzi tam bardzo zła droga, w przepięknych okolicznościach przyrody. No i tak jak powiedziałam, dotarliśmy do niego na samym końcu, kompletnie mając go praktycznie na wyciągnięcie ręki, nie wpadliśmy na niego wcześniej, z niewiadomych powodów. Ale to takie od strony praktycznej, bo mówimy o człowieku, który już nie żyje. To w jaki sposób wy trafiliście na jego ślad? W jaki sposób badaliście jego historię? Kto wam o nim opowiedział? Bo dokument, może właśnie zacznijmy od tego dokumentu, że pustelnik, który stał się celebrytą, czyli zupełne przeciwieństwo tego, czym chciał być. Tak, ale tego człowieka odkrył Árni Johnsen, to jest dziennikarz z Vestmannaeyjar, który właściwie napisał artykuł o pustelniku, ale na który nikt nie zwrócił uwagi. Oprócz tego człowieka, czyli Omara Thorfinnura Ragnarssona, jednego z najważniejszych dziennikarzy w historii Islandii, no i też takiego społecznika, aktora, komika, tak, no i człowieka, blogera. I blogera, no jak już pisaliśmy w książce, że w trakcie około czterech miesięcy, które minęły od naszego wywiadu, dwóch miesięcy, opublikował 400 wpisów na swoim blogu. Codziennie publikuję. Jak wejdziecie na mbl.is, to tam są jego wpisy na dole. Tak, jest to na pewno niezwykły egzemplarz. Przyszedł do nas na zaproszenie, no i usiadł na kanapie i po jakiejś godzinie zaczął udawać silnik takiego samochodu Willys. Zaczął wydawać tak dziwne dźwięki. Tak, mamy to nagrane. I co jest zabawne, też pokazywał nam, jak chronić przed mrozem genitalia za pomocą szalika. To są bardzo przydatne umiejętności. Absolutnie. On po prostu przyszedł do nas do domu i powiedział dokładnie to, co chciał nam powiedzieć. Praktycznie nie zadawaliśmy żadnych pytań, ponieważ się nie dało. On miał swoją wizję, zresztą poświęcił swój słowotok, zresztą poświęcił nam tylko godzinę, to jest ekstremalnie zajęty człowiek, więc każda minuta z nim jest na wagę złota. Zapytany o to, czy będzie pisał biografię, powiedział, że nie ma na to czasu. Dokładnie. No. Dostaliśmy się tylko i wyłącznie dzięki Patlowi, który czyli po prostu dzięki temu oto właśnie człowiekowi. Który po prostu do niego zadzwonił przy nas, kiedy przyjechaliśmy do niego do muzeum i siedzieliśmy pomiędzy trawami. Przez głowę przewijało się bardzo wiele myśli. Zresztą Patl pokazał nam również swój schowek z amunicji, gdzie robi amunicję. Tak, gdzie robi również jakieś kamizelki, gdzie też montuje filmy, bo Patl jest zapalonym filmowcem, ale też i fotografem. No i to wszystko wyglądało jak naprawdę wspaniały kokon, taki, w którym można by się było znaleźć. Oczywiście może oprócz tych trofeów na ścianie, niestety. Był bardzo pomocny. Tak właśnie się dzieje, jeżeli chce się pisać o Islandii, najlepiej jest pytać Islandczyków, czy znają kogoś. No tak mniej więcej to postępowało. No Patl właśnie też nam powiedział, że zna kolejną osobę, z którą możemy porozmawiać na temat Islego, czyli Elfara. Trochę nie patrzcie może na to, jak wyglądamy, bo mamy filtr upiększający. Ale to jest Elfar, o! A czy on nie ma tego filtra? No tutaj ma troszeczkę na rzęsach. Troszeczkę na rzęsach mu wyszło.
przefantastyczny, który wygląda trochę jak Gisli. No i gra Gislego w teatrze po prostu. I on nam opowiedział właściwie o Gisli najwięcej, bo to on zbierał po wioskach różnych, które się znajdują niedaleko Bildudalur, zbierał informacje na temat Gislego i okazało się, że jest ich całkiem sporo i to takich, których naprawdę nie było nigdzie indziej, znaczy nie były nigdzie indziej publikowane. Gisli słynął z tego, że miał takie mądrości życiowe, tak jak z tą pogodą, prawda? Tak. No na przykład zapytali go o to, czy miał jakieś inne zwierzęta niż owce, a on mówi, no miałem krowę, ale umarła z nudów. Albo też pytali go no właśnie o to radio, to już dokładnie nie pamiętam w tej chwili, ale piękną scenę podobno odegrał Gisli, tylko niestety nie została nagrana, kiedy dostał banana do ręki, ponieważ pierwszy raz w życiu widział banana i pierwszy raz w życiu pił Coca-Colę wtedy. Którą musieli mu rozwodnić z wodą. Tak jest, dokładnie. Którą musieli mu rozwodnić. I okazało się, że stwierdził, że jest dla niego za słodka w ogóle. W każdym razie wtedy akurat Pat Reynison zmieniał taśmę w swojej kamerze Ikegami. No i no niestety nie mógł tego niczym innym nagrać, smartfonów nie było. I to była jedna z podobno z piękniejszych scen, którą oni zapamiętają do końca życia. No więc Gisli, to jakby już kończąc temat naszego ulubionego bohatera, to jest człowiek, który oczywiście już w tej chwili nie żyje, ale ciągle jest takim symbolem Islandii, która odeszła, ponieważ on był takim chyba ostatnim przedstawicielem tego gatunku, który używał jeszcze XIX-wiecznych narzędzi, który mówił nawet jakby był z XIX wieku, który był wierny swoim zasadom do samego końca. I był uparty, no właśnie, bo jak na przykład nienawidził dróg tak bardzo, że kiedy krowa weszła na drogę, no to on stwierdził, że kiedy ją wydoił, no to wylał całe mleko, bo drogami ludzie przychodzą, ale nimi zawsze odchodzą. Ale to nie było w tym nic dziwnego, bo Gisli mieszkał na końcu drogi. Ale z drugiej strony bardzo, bardzo mądra sentencja. No. Oczywiście, no więc no i też zawsze chodził ścieżkami swoimi. Nigdy nie przeszedł tą właśnie drogą do swojego domu normalną, którą można dojechać samochodem, tylko szedł sobie przez pola. On przede wszystkim nigdy nie używał domu, w którym mieszkał, tylko ciągle przez całe życie mieszkał w swoim pokoju na strychu. Wylał domu, ale używał tylko jednego pokoju w tym domu, ponieważ inne pokoje były pokojami matki, brata, którzy już tam dawno nie mieszkali i nie żyli na przykład. Tak, jak studoła brata, która również była nieużywana, przez to musiał sobie Gisli wybudować własną. Dalej, to, co prawda to nie jest jakaś większa studoła, ale raczej takie zadaszenie dla owiec, ale ciągle stoi, więc faktycznie jest odległość całkiem spora i podobno tam w trakcie złej pogody nocował z owcami. A czy mieliście bohaterów, takiego bohatera, który był może przerażający, może dzisiaj jak sobie pomyślicie o wizycie tam, to przechodzą was dreszcze, czy... Chyba mieliśmy takiego bohatera jednego i to był bohater, który przyszedł do nas też do domu i tylko to jest coś, o czym nie powinniśmy mówić nawet. Nie powinniśmy nawet o tym wspominać, bo no, było coś oskarżone, w każdym razie nie wiadomo, czy to jest prawda, czy nie. To odgrywa dość istotną rolę, jeżeli chodzi o Honstrandir. Jest jedną z niewielu osób, które mają tak potężną wiedzę na temat Honstrandiru. Więc wywiad się odbył, rozmawialiśmy prawie 2 godziny u nas w domu, natomiast postanowiliśmy nie robić z tego osobnego rozdziału. Ale w książce znalazł się też ktoś, bo ja bardzo tak zmierzam w kierunku bohatera, który mnie najbardziej zainteresował. Może nie to, że przerażający, ale taki bardzo szokujący. No, chodzi mi o Oliego, jeżeli tak to się po islandzku. Tak. Ale Oliego Kolbeina, Gudmundsona czy Oliego Komucha? Oliego Komucha, tak. To jest fantastyczna postać. To jest przepiękna postać, bardzo ciepła wbrew pozorom. To jest właśnie Oli i małżonka. Jesteśmy w tajnym pokoju, gdzie są wszystkie możliwe artefakty i ptasie jaja w gablocie, nielegalne.
Tak, w ogóle ta rozmowa była wyjątkowa pod wieloma względami. Pierwsze dlatego, że nam pozwolił z tą porozmawiać. Sami swoi. Tak. Sami swoi. Tak. Poza tym, zanim zaczął z nami w ogóle rozmawiać, to mieliśmy krótką rozmowę z jego przyjacielem, który również był obecny, żeby sprawdzić, kim jesteśmy, jakie mamy zamiary, ponieważ no niestety zdarzyło się w przeszłości, że był źle traktowany przez media, prasę, ludzi, którzy byli zainteresowani. Bardzo wiele osób po prostu robi sobie z niego żarty. Tak jest. W każdym razie... On ci towarzyszy na półce. Cóż, Oli jest człowiekiem, który jest zakochany w idei socjalizmu. No i przy okazji też jest człowiekiem, który tak bardzo pokochał tę ideę, że aż nawet pojechał na pogrzeb Stalina do Moskwy, kiedy miał chyba lat 19. Zbiera wszystkie pamiątki związane z komunizmem, które jest w stanie przywieźć do domu. Ma również tatuaże. Tak, ma również tatuaże i to są tatuaże na ramieniu. To jest, tutaj jest sierp i młot. Tak, a gwiazdka czerwona tak, tutaj. A tutaj ma czerwoną gwiazdkę, oczywiście na lewej ręce. Tak. Oczywiście. Ma nawet pierwsze wydanie Komu bije dzwon, oczywiście w czerwonej okładce. Też jest głównie czerwone w salonie. Dokładnie. A w ogóle jak my przyszliśmy do niego do domu, no to widzieliśmy oprócz tego czerwonego światła, właściwie nie widzieliśmy nic takiego, co by wskazywało na to, że to jest Oli Komuch. Ja widziałam potężny obraz. No, ale dopiero później to zauważyłeś. Na metr, na całej ścianie z robotnikiem pracującym. Z takim robotnikiem, jakim chłopem. Jak z plakatu. Jak z plakatu, dokładnie. No i to było namalowane, nie wiem czy przez jego żonę, bo jego żona jest malarką. No i wtedy dopiero uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy faktycznie w tym dobrym miejscu. No ale dlaczego go w ogóle odwiedziliśmy? No bo to jest też, też taka historia, że przecież no nie dlatego, że był najważniejszy, największym islandzkim komunistą, co było oczywiście jednym z ważniejszych powodów, ale najważniejszym było to, że spędził 8 lat w latarni morskiej na Holmstrandir właśnie. W miejscu, gdzie byliśmy ostatnio z Łukaszem i Martą. Z przepisów z podróży, tak. I to jest miejsce. Dokładnie to. Tak. Tutaj w tym miejscu jest latarnia morska, w której pracował nasz Oli Komuch. No i właściwie to przez te 12 lat mówił, że nie spotkał właściwie nic, co byłoby takie magiczne w tym miejscu, że właściwie to jest pustka, samotność i tak dalej, ale przypomniał sobie pod koniec rozmowy o czymś, co było na tyle dziwne, że faktycznie poczuliśmy z Bereniką lekki dreszcz na plecach, no ale nie będziemy zdradzać specjalnie, jest to w każdym razie opowieść o duchach. No i Oli oczywiście w tej latarni urządził wszystko po swojemu, między innymi... To w ogóle, słuchajcie, to są zdjęcia z lipca zeszłego roku. Tak, z lipca zeszłego roku. Dobrze. Czyli ciągle w tej latarni, tak, ciągle w latarni są jego ślady, zresztą znaleźliśmy również jego portret na ścianie, czyli jedno zdjęcie. Tak, to jest jadalnia oczywiście. Gwiazdka świątecznej, tak. Z czerwoną gwiazdą. No i jeszcze mamy gdzieś, mieliśmy Syberię chyba, Stalingrad, Moskwa jest jeszcze, jak widzimy. No właśnie, no i jest tutaj jest Oli właśnie Kommi, jako młody człowiek, Olafur Jonsson. I powiem tak, właściwie my z Bereniką mieliśmy takie fajne odczucie, że to jest ciągle młody facet, na którego założono za dużo starej skóry. Energii, radości, jakiejś takiej werwy w sobie, tylko po prostu jakby jego wiek, on ma 83-84 lata w tym momencie. Teraz ma 86. Nie pozwala na to, żeby mógł być tak aktywny, jak był kiedyś, ale widać, że jakby gdyby tylko mógł zmienić, czy cofnąć czas, 100% znowu by się pewnie na statku do Hiszpanii znalazł. No, a statku do Hiszpanii to jest inna historia, o której już nie będziemy na pewno opowiadać. W każdym razie Oli Komi, tak, to jest kolejna chyba taka postać, która była dla nas niezwykła w tej książce. Holmstrandiru nie będziemy na razie pokazywać, wrócimy pewnie do tego za jakiś czas. Zachęcające zdjęcie. To z Liskiem, mam nadzieję. No i jeszcze kto był taki, kogo moglibyśmy wymienić? Na pewno ważny. Kapitan Sili, na pewno.
Tak, kapitan Sigi i Olafur Kolbein Gudmundsson. Sigi to jest no, kapitan najbardziej właśnie... epicki kapitan na Islandii, tak, jaki może w ogóle istnieć. Ma najbardziej epickie statki i najbardziej epickie przygody. Opływa Grenlandię, pływa na Antarktydę, niczego się nie boi, a mieszka obecnie w Finlandii, z tego co pamiętam. I właśnie na ścianie w jego domu, który wyglądał tak z zewnątrz, że byliśmy pewni, że jest opuszczony, i musieliśmy iść do sąsiadów i zapytać, czy to na pewno ten dom i czy na pewno tam ktoś w środku jest. I sąsiad nam po prostu kazał wejść. Znaleźliśmy przefantastyczne, przepiękne zdjęcie, przez które wybraliśmy się na Grenlandię. Przez to jest dokładnie to zdjęcie. To jest dokładnie to zdjęcie. Chcieliśmy po prostu zobaczyć, czy uda nam się znaleźć kogoś, kto zna tych ludzi, którzy siedzą tutaj, czy właściwie tę kobietę i, no i może potomków tego dziecka na przykład. Ale to zdjęcie było zrobione na Grenlandii, czy jakie? To zdjęcie było zrobione w 1925 roku w Isafjordur, kiedy Grenlandczycy z Tasilak zostali przesiedleni do Itokurtormi na północnym wschodzie Grenlandii i przepływali właśnie, zrobili sobie stopover trzydniowy w Isafjordur, co wzbudziło oczywiście nie lada sensację w tamtych czasach wśród Islandczyków. Zresztą w książce jest artykuł dotyczący właśnie tej wizyty. Tak. I postanowiliśmy, zresztą również po powieściach kapitana Sigiego, podjąć tą decyzję, że wyruszamy na Grenlandię szukać przodków Justyna. Tak ma na imię ta kobieta. Nie wiedzieliśmy wtedy, jak miała na imię. Dopiero się dowiedzieliśmy na Grenlandii, jak ta kobieta ma na imię. I też poznaliśmy również rodzinę tej dziewczynki, ale która jest na kolanach. W jaki sposób znaleźliście jakiekolwiek poszlaki i ślady po tylu latach? W tej miejscowości mieszka, z tego co pamiętam, około 350 osób. Jest to jedna z najbardziej odizolowanych wiosek w arktycznym świecie. Więc prawda jest taka, że wszyscy są tam spokrewnieni z ludźmi, którzy byli na tym statku. Nie było jakimś większym problemem znaleźć tą osobę, ponieważ ona, Kalina, tak ma na imię, Kalina pracuje w firmie turystycznej, jedynej, która oczywiście się tam znajduje, do której między innymi należy hostel, w którym się wszyscy zatrzymują, bo nie ma innego wyjścia. Dodam tylko, że żeby dostać się do tej miejscowości, trzeba jechać, tak my mieszkaliśmy w Reykjaviku, z Reykjaviku do Akureyri, to dokładnie, kiedy rozmawialiśmy z Olim Komim, to był wieczór przed naszym wylotem. I z Akureyri leci się malusieńkim samolotem do miejsca, które się nazywa Constable Point, i stamtąd leci się helikopterem do Itokurtormit. Czyli trzeba pokonać naprawdę spory odcinek. Ale warto. Martyna napisała, że ten grenlandzki rozdział ją zasmucił. Ja wiem dlaczego, ale czy wy możecie opowiedzieć, dlaczego jest to smutna historia? No w sumie nas też zasmucił, ponieważ na początku jest artykuł w tłumaczeniu Jacka Gotka, któremu nadal dziękujemy za to tłumaczenie, bo naprawdę oddał świetnie rok 1925 w słowach. I właściwie to w tym artykule już jest bardzo dużo uprzedzenia jakiegoś, które było wtedy wśród Islandczyków dla Grenlandczyków. No i okazuje się, że akurat w tym czasie, kiedy zdobywaliśmy informacje na temat pobytu Grenlandczyków w Isafjordur, ja nie wiem, jak to się dzieje, ale te nitki się pięknie plotą i faktycznie udało nam się być na konferencji poświęconej dokładnie temu wyjazdowi w Isafjordur. Nawet braliśmy wolne specjalnie po to, żeby tam pojechać, ponieważ byli tam ludzie, którzy... Oczywiście nie zbierali pamiątki z tamtego. Informacje o tym. No tak. I na tej konferencji też wydarzyło się coś, co sprawiło, że my poczuliśmy się dziwnie, Grenlandczycy poczuli się bardzo dziwnie, a Islandczycy w tym czasie poczuli się, właściwie nawet nie wiem, czy my się w ogóle poczuli, bo czuli chyba tylko radość, bo wtedy akurat działo się coś zupełnie, zupełnie innego, co odciągnęło ich uwagę od bardzo ważnego wydarzenia dla Grenlandczyków po prostu, którzy tam przybyli. Symboliczny moment, w moim odczuciu przynajmniej. Wyszliśmy tacy mocno zmieszani
i postanowiliśmy właśnie tą chwilę opisać w książce. Tak, i ona jest opisana faktycznie w książce i też ona nas zawiodła na Grenlandię później, żeby no, jednak zgłębić temat tej wizyty. No ale to już się w książce nie ukazało, niestety. No właśnie, bo na Grenlandii spędziliście trochę czasu, zrobiliście mnóstwo materiału. To miało być moje ostatnie pytanie, ale będzie w środku. Czy coś z Grenlandii się pokaże? Jakaś historia w formie pisanej? Na pewno nie książka. Nie sądzimy, już się pojawiają, czy pojawiły się już artykuły na przykład w Kontynentach. Pojawi się też na Istory kilka rzeczy z Grenlandii. No ale żeby napisać książkę o danym kraju, musielibyśmy jednak spędzić tam trochę więcej czasu po prostu, bo jednak poświęcanie, nie wiem, miesiąca na przykład na to, żeby napisać książkę o danym kraju, nie wydaje się specjalnie, dla nas przynajmniej, no nie jest to... W porządku. Nie jest to w porządku, dokładnie, w stosunku do ludzi, o których się pisze przede wszystkim. Na razie z pozycji polskiej będzie bardzo ciężko wybrać się na Grenlandię. Zobaczymy. Ogólnie to jest przez właśnie koronawirusa będzie to pierwszy rok, kiedy nie polecimy na Grenlandię, od 2017 roku. Bo co roku byliśmy, przynajmniej raz albo dwa razy właśnie w roku na Grenlandii. No i ostatni raz właśnie w Ito Kortormit. Nie, ostatni raz byliśmy w zeszłym roku w Nuuk, na Nuuk święcie byliśmy. Nowogrodzie. A, no tak, jeszcze tak, lepiej. No tak. Ciężko się pisze reportaż sprzed kominka, prawda? A jakbyście mogli z takiej, może nie ludzi, którzy znają dobrze Grenlandię, ale którzy gdzieś tam się poznali ją w jakiś sposób, to moglibyście jakoś spróbować ubrać w kilka słów, jaka jest Grenlandia? Czy was pociąga jako miejsce do odkrywania? Oj, Grenlandia jest tak surowa i tak niezwykle twarda, że pociąga absolutnie nas. Berenikę pociągała pierwszą właściwie. Bo ja właściwie stwierdziłem, że ja tam nie chcę jechać, tam jest nie to, że za zimno, absolutnie nie, tylko po prostu stwierdziłem, że nie jest tam chyba specjalnie bezpiecznie. A potem jak pojechaliśmy, no to okazało się, że no jest bezpiecznie, tylko że trzeba uważać. Zwłaszcza kiedy chodzi się po opuszczonych fabrykach, czy po opuszczonych przetwórniach duńskich, czy duńsko-farerskich i po bazach wojskowych, no właśnie. Okazało się, że podobno jest tam jeszcze jakiś dynamit, który jest zakopany, no ale udało nam się być, przed posprzątaniem tej bazy, udało nam się być właśnie w Bluistu, w niezwykłym miejscu, o którym pisaliśmy już na blogu. Na wschodzie Grenlandii. Tak. Grenlandia jest fascynująca, Grenlandia jest, nie wiem, czy ja mam pionę na punkcie Grenlandii, szczerze mówiąc. Ale nie jesteśmy w stanie w tym momencie poświęcić więcej czasu na zgłębianie tematu. No i myślę, że dlatego należy się też szacunek Grenlandczykom i temu krajowi po prostu. I dlatego nie podejmujemy się na razie pisania reportażu o Grenlandii. A już Magda chyba Szczepańska pisała, że kiedy reportaż o Norwegii, no to też się nie podejmujemy. Ja tutaj, żeby każdy był spokojny, ja te komentarze notuję. Te, których nie czytam, to będę je zadawać na samym końcu. Ale tutaj widzę, Karina napisała, że przez was zmieniliśmy plany i zamiast południa Islandii wybraliśmy się na fiordy. Najwspanialsze miejsca. Po waszej książce zostanie tylko wiatr. Marzę teraz o Grenlandii. Więc może wróćmy na ten Horstrand, bo o tym mieliśmy rozmawiać. Zjechaliśmy na Grenlandię. Zawsze zjeżdżamy na temat Grenlandii, bo mnie też Grenlandia fascynuje i chyba każdego miłośnika północy. Ale wróćmy na Horstrandy. Koniec świata. Koniec świata kojarzy się z czymś niebezpiecznym, z czymś nieznanym, z czymś z zagrożeniem. Jakie wy macie odczucia po wizycie na Horstrandir? Bardzo bezpieczne, bardzo ciche, bardzo kolorowe i eteryczne miejsce z ogromnymi płaciami przestrzeni. Jest tam bardzo dużo dobrej energii, ponieważ już nie ma tam ludzi. Tak, ma takie wrażenie, jakby tam była stara ziemia. To jest dokładnie, znowu schodzę na Grenlandię, ale tylko na Grenlandii, na Horstrandir mieliśmy odczucie, że ta ziemia jest taka sama. Właśnie tylko na Horstrandir, na Islandii mieliśmy takie poczucie, jak na Grenlandii było kiedyś.
No i właściwie to Holsztandir jest bezpieczny pod kątem oczywiście w tej chwili turystyki, zwłaszcza tej letniej. Zimowa troszeczkę gorzej, bo zimą się właściwie tam nikt nie udaje, oprócz właśnie kapitana Sigiego i kilku innych ludzi. Którzy mają łodzie i którzy mają podremontowany domek w Kwiar i organizują zjazdy na nartach między innymi. Dokładnie, no ale tak naprawdę to jeżeli się samemu ktoś wybiera na Holsztandir, no to powinien zapytać Łukasza Supergana o to, co ze sobą zabrać, no ale dwutygodniowy taki trekking 180 kilometrów wydaje się być w zasięgu ręki naprawdę bardzo wielu ludzi, zwłaszcza jeśli zaczną gdzieś tam od lodowca Dranga Jokut i przejdą przez albo no, od Djupaviku i Ingólfsfjordu, dokładnie się nazywa fjord, którym można zacząć trekking właśnie na Holsztandir. Tak jak jeden z bohaterów właśnie naszej książki, Olafur Kolbein Gudmundsson, z którym udało się wypłynąć w rejs po Holsztandir. Ale, no, ale jest to miejsce puste, czyli tam ktoś mieszka w tej chwili, czy jest zupełnie wyludnione? To skoro jest tam tak pięknie, to czemu nie ma tam ludzi? Czemu mieszkańcy, o których pisaliście, się stamtąd wynieśli? Co się takiego stało? 1952 rok. To był dzień, w którym ostatnicy odpłynęli. To był Solvi Betuelsson z żoną, jakaś pokojówka, której nikt imienia nie pamięta. W każdym razie opuścili oni osadę Hesteiri przede wszystkim, opuścili osadę Hesteiri przede wszystkim dlatego, że odszedł doktor. Nie było pracy. Właściwie to do Ísafjörður bardzo daleko, oczywiście na łodziach wtedy wiosłowych. Tak, i też nie zawsze warunki pozwalały na to, żeby się przemieszczać tymi łodziami. No więc tak, więc tak naprawdę na Holsztandir w tej chwili mieszka przez 3 miesiące, 4 miesiące może kilka osób. W chatkach letniskowych, które należą do rodziny, zazwyczaj jedna chatka ma bardzo wielu właścicieli. Na Holsztandir ziemi się nie sprzedaje. To słyszeliśmy wielokrotnie. Nie ma w ogóle szans na to, żeby ktokolwiek sprzedał ziemię na Holsztandir. Jeżeli jakiś Islandczyk sprzedał komuś z zagranicy ziemię na Holsztandir, to będzie wykluczony w ogóle chyba do końca życia z bycia po prostu krajanem wszystkich i w ogóle to by była zbrodnia najzwyczajniej w świecie. No i pytałaś o to, kto tam jeszcze mieszka. No mieszkają ludzie, którzy obsługują na przykład dom doktora w Hesteiri, czyli Hrólfur Wagnsson, z którym też udało nam się porozmawiać. No i to jest jedno w ogóle z niewielu miejsc na Holsztandir, gdzie można przenocować pod dachem. I zjeść naleśniki. Zjeść naleśniki. Zresztą mają taki fajny napis, najlepsza kawa w Holsztandir. To jest prawda. No i faktycznie lepsza. Bo jedyna. Jedyna, dokładnie. Czy może nie jedyna? Nie, bo można w Holmsberg Suite tak samo pić kawę. Tam, gdzie Olli Komi przebywał, tam też jest ranger, który spędza tam chyba 3 miesiące w roku i też można się zatrzymać na pić kawę i przenocować na piętrowym wielgachnym łóżku. W pokoju Stalingrad. Jak nam się można dostać w ogóle? Łodziami z Ísafjörður. Albo z Bolungarviku. Tak, z malutkiej miejscowości obok Ísafjörður. Można też przejść pieszo, oczywiście. Niektórzy Islandczycy, jak to też udało nam się spotkać takich, którzy przewożą na przykład tort małym samolotem. Można się dostać również niestety hurtigrutenem, jak się okazuje, co będzie zabronione chyba od tego roku. Tak, bo to są jakieś limity wprowadzane odnośnie ilości ludzi, którzy będą dostawać na Holsztandir. W ogóle oferowane są powiedzmy regularne rejsy na Holsztandir. Niektóre firmy, a chyba ich jest 2 albo 3, mają w swojej siatce po prostu regularne rejsy. Do takich miejsc właśnie jak dom doktora, jak Hornvik, który jest chyba, jeżeli chodzi o zdjęcia z Holsztandir, chyba jest najsłynniejszym miejscem. Dokładnie. Natomiast istnieje również możliwość taka, że jeżeli będziemy mieć szczęście i dogadamy się z właścicielem łodzi, to on jest w stanie nas wysadzić po drodze w miejscu, które nie jest w ogóle brane pod uwagę. Dokładnie. I ponieważ na Holsztandir nie ma poza domem doktora żadnych
miejsc do przymocowania łodzi. Przesiądziemy się po prostu na Zodiaka, na taką malutką, szybką łódź i dopłyniemy sobie do brzegu. I tak zrobiliśmy między innymi z bazą wojskową na Stromny Świat. No, baza wojskowa na Stromny Świat to jest miejsce, które każdy miłośnik postapokalipsy powinien odwiedzić. Jest dokładnie to miejsce. I wtedy niestety, kiedy byliśmy, była tam paskudna mgła. Idzie się tam około 2,5 godziny pieszo. Oczywiście maszerując bardzo szybko, ponieważ my stwierdziliśmy, nie stwierdziliśmy, byliśmy zmuszeni iść tam, no właściwie iść na górę i wrócić w przeciągu 5 godzin. Ale zrobiliśmy to w 7 godzin. No i sprawa wygląda tak, że niestety mgła popsuła nam troszeczkę widoki z samej góry, ale miejsce jest tak atmosferyczne i tak eteryczne właśnie, że no wychodzi to jak z jakiegoś filmu czy z gry typu Stalker na przykład. Bez specjalnych filtrów. Bez specjalnych filtrów, dokładnie. I to jest też dosyć niesamowite. To jest imponujące pod kątem takim, że ciężko uwierzyć, że ktokolwiek miał siłę i pomysł, żeby w ogóle wytaszczyć na tą górę tak potężne betonowe ściany. Bo na zdjęciach to wygląda fajnie, tylko trzeba sobie zdać sprawę z tego, że tam naprawdę dostać się na tą górę, to jest kawał drogi, a przetransportować te wszystkie prefabrykaty, które zostały użyte, jest jakieś nadludzkie w ogóle osiągnięcie. Mam tutaj bardzo fajne pytanie od Damiana Hadasia, które dotyczy tego, o czym mówiliście przed chwilą. Z tego, co kojarzę, Horstlandir to rezerwat przyrody. Czy oznacza to, że właściciele terenów oddali swoje ziemie państwu, czy utrzymali swoją własność? Boję się, że pomimo ryzyka wykluczenia są na świecie pieniądze. Które mogłyby zmienić zdanie. Tak. Oczywiście, są na świecie pieniądze, które mogłyby zmienić zdanie bardzo wielu ludzi, ale mamy wrażenie, że na pewno 90% z nich nie jest właścicielami ziemi na Horstlandir. Wiecie również, że jeżeli nieruchomość ma kilku właścicieli, to ciężko się dogadać. Dokładnie. Zwłaszcza, że tam na przykład jedna nieruchomość potrafi mieć 40 właścicieli. No i rekordziści mają pewnie około setki, bo te rodziny islandzkie są bardzo duże. Dlatego no, sprzedać ziemię w Horstlandir jest niezwykle trudno, ale czy należy to do państwa? Jest jeden fragment w Horstlandir, który należy tylko i wyłącznie do państwa. Jest on mniej więcej po środku, blisko tej latarni morskiej Holbjörnsvity. Więc to jest tylko jedyna rzecz, która należy jakby do Islandczyków. A reszta, no, to jest tylko i wyłącznie dobra wola tych ludzi, że udostępniają to miejsce turystom w tym momencie. Ale nie chcą, niektórzy tam oczywiście chcą, ale większość ludzi nie chce tam zbudować żadnego hotelu. Zacznijmy od tego, że tam nie ma prądu stałego. Tak, nie ma tam stałego prądu, no właśnie. Agregaty, jakieś inne rozwiązania dają radę, natomiast tam nie ma w ogóle infrastruktury, tam nie ma dróg regularnych. Pięknie wyglądamy, słuchajcie. Ja mam ostatnie pytanie. Cię strasznie mocno. Ostatnie pytanie mam od siebie, a później bym chciała przejść do pytań, które zadawali widzowie, bo niektóre są bardzo ciekawe. Podsumowując pytanie Damiana, myślicie, że na Horstlandir zostanie tylko wiatr? Mamy taką nadzieję, że zostanie i kilku turystów oczywiście, bo to jest faktycznie miejsce godne oglądania i godne polecenia. Ludziom przede wszystkim, którzy chcą trochę pochodzić samemu jak Łukasz, tylko może nie tak ekstremalnie, ale faktycznie to się bardzo, znaczy to miejsce jest bardzo, bardzo dobre do tego, żeby latem wybrać się i poznać Islandię od nie tej takiej strony komercyjnej. No, nie od cepeli po prostu, gdzieś tam, która spowija południe wyspy, tylko od tej strony, z tej starszej Islandii. No bardzo, bardzo nam się chce tam wybrać raz jeszcze w przyszłym roku, w tym roku, zobaczymy. Albo w czerwcu, jak otworzą granicę. Albo jak otworzą granicę, no to już mamy na czerwiec wykupione loty, zobaczymy.
No a w lipcu na pewno jadę na Fiordy Zachodnie też z wycieczką, więc no chyba, że coś znowu się stanie złego, to zobaczymy. Oby nie, oby nie. To słuchajcie, to galopujemy przez pytania. Zacznę od ostatniego pytania Ewy, które jest no, trudnym pytaniem. Czy nie uważacie, że odbierzecie opisywanym miejscom prywatność, że staną się zbyt dostępne turystycznie i tym samym turyści zaburzą naturalny rytm życia mieszkańcom? Czy może wręcz przeciwnie, opowieści o tych miejscach pomogą zachować ich piękno i wzbogacić nasze wspólne dziedzictwo? No właśnie, to jest coś, co my z Bereniką już od dawna jakby mówimy o odpowiedzialnej turystyce, dlatego też odpowiedzialnie staram się pisać o tym i też pokazać stanowisko kilku stron, a nie tylko tej strony właśnie, że tam jest cudownie, że tam jest pięknie, że musicie się tam wybrać. Hrolfur powiedział bardzo fajną rzecz, ten właściciel domu doktora, że żeby pojechać na Holstlandir, naprawdę trzeba tego chcieć, bo trzeba mieć bardzo dobre zaopatrzenie, trzeba mieć przede wszystkim czas, pieniądze, bo to kosztuje naprawdę dosyć dużo, no chyba, że chcemy iść pieszo faktycznie przez lodowiec, albo gdzieś tam obok lodowca. Trzeba przede wszystkim mieć wiedzę na temat Holmstrandiru, bo to jest rezerwat przyrody, tak jak napisał Damian w komentarzu. No i pamiętajcie również, że Fiordy Zachodnie nie są koło jedynki. To nie jest miejsce, region, który znajduje się blisko tej obwodnicy, która okrąża Islandię. Więc jakby w planach podróży bardzo wielu turystów w ogóle nie figuruje ten region Islandii. Więc nie wydaje mi się, żeby Holstlandir kiedykolwiek przeżył jakiś wielgachny boom turystyczny, zwłaszcza jeżeli nałożą obostrzenia, jeżeli chodzi o statki wycieczkowe. To. No tam 2000 turystów rocznie przypływa na Holstlandir, a na przykład do takiej bazy no to jest ile 300 osób mniej więcej, może to jest już i tak wygórowana liczba. A wcześniej Marika pytała, czy planujecie jeszcze jakiś reportaż o Islandii? Na razie nie. W ogóle dajemy sobie ten taki czas na rozstanie z Islandią po to, żeby nabrać nowej perspektywy. To między innymi również to było powodem, dlaczego się przeprowadziliśmy do Polski. Po kilku latach funkcjonowania na Islandii, funkcjonowania w codzienności islandzkiej, płaceniu podatków, pracy i różnych innych rzeczy, które się zdarzają po prostu na co dzień, potrzebowaliśmy odmiany. Na razie nie mamy w planach pisania o Islandii. No, mamy, ale trochę inaczej chyba. Tak, tak mi się wydaje. Myślę, że coś na kształt zdradzicie? Kryminału mogłoby powstać. Coś na kształt kryminału prawdopodobnie mogłoby powstać, ale to już będzie coś, czemu poświęcimy naprawdę jakby wtedy już całą uwagę, bo w tej chwili nie możemy za bardzo, bo Polska nas absorbuje. Tak, wszędzie wybucha przyroda. No. I jeszcze jedna sprawa, czy Mirosława pytała, czy tęsknicie za Islandią, bo to już w sumie pół roku was nie ma na Islandii i czy brakuje wam? Ja miałam kryzys w lutym, kiedy Piotrek pojechał sam na Islandię, ja zostałam sama w Beskidzie. Naprawdę miałam kryzys, to znaczy poczułam ogromną chęć powrotu i nawet, nie wiem, Chyba nawet tęskniłam ze samymi ulicami Reykjaviku. Natomiast, tak jak Piotrek powiedział, za dużo się na razie w Polsce dzieje. Jest dużo też ciekawych rzeczy tutaj na miejscu. Tak jak wspomnieliśmy, mamy już bilety na czerwiec kupione. To nie jest tak, że jesteśmy kompletnie odcięci od Islandii. Więc... No jesteśmy zawodowo związani z Islandią w tej chwili. Tak. Więc. No, ja na pewno nie jestem człowiekiem, który tęskni w tej chwili za Islandią, bo faktycznie luty i marzec spędziłem tam ponad 2 tygodnie, jeżdżąc naprawdę w dosyć trudnych warunkach, jak się okazało, bo ta islandzka zima w tym roku jest paskudna i dosyć ciężka. No więc zobaczymy, co przyniesie czas. Może zatęsknię tak bardzo, że znowu się z Bereniką będziemy chcieli na chwilę chociaż przeprowadzić. W planach docelowo jest dom na Fiordach Zachodnich. Dom w sensie mała chata letniskowa z widokiem na ocean. Tak myślę, tak do 40 lat damy radę. Dokładnie. Czyli to nie było pożegnanie z Islandią, tylko chwilowe ciche dni.
Ciche dno, ale to ładne, ciche dno z Islandii. Ciche dno z Islandii. I mamy tytuł nowego kryminału od Bereniki i Piotra. Także czekam. Póki co na razie mamy książkę Zostanie tylko wiatr. Mam nadzieję, że to nie ostatnia książka reportażowa z Islandii, bo naprawdę bardzo, bardzo byśmy chcieli jeszcze coś napisać. Jest o czym pisać, no właśnie. Super, bardzo Wam dziękujemy za to, że przyjęliście nasze zaproszenie.